Hej, dzisiaj zaprezentuję Wam but do biegania twardej nawierzchni. Będzie to New Balance 1080 V12. 1080 to oczywiście bardzo znana i powszechnie lubiana seria marki New Balance, która w tym modelu doczekała się oczywiście niemałych zmian. Przede wszystkim zaczniemy od cholewki. Zmieniono tutaj materiał cholewki. Jest teraz taka dosyć elastyczna dzianina. Ma to poprawić przede wszystkim wytrzymałość i przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej oddychalności. Zmianie uległ również zapiętek, bardziej jest tutaj nawiązanie do poprzednich modeli, gdyż w 11 różnie z opiniami na temat tego zapiętka bywało. Tutaj mamy, że tak powiem, powrót do tradycji. Pianka oczywiście Fresh Foam X, czyli najlepiej amortyzująca pianka marki New Balance. Sam but jest bardzo dobrze amortyzowanym butem, but przeznaczony dla osób ciężkich, dla osób ceniących sobie wysoką amortyzację, dla wszystkich, którzy planują robić długie wybiegania, długie treningi, długie starty, maratony, półmaratony, ale sam profil buta zapewnia naprawdę fajną dynamikę. Mimo dużej amortyzacji but jest dosyć szybkim butem. Jak ktoś planuje walczyć o jakieś życiówki na zawodach, spokojnie w 1080 jest to do zrobienia. Oczywiście nie mówimy tutaj o osobach już, że tak powiem, z bardzo wysokimi ambicjami. Tutaj są do tego inne buty, tak, ale ambitny amator spokojnie w 1080, mimo tak dużej amortyzacji, jak już wspomniałem, może powalczyć o dobry wynik. Buty zostały osadzone na 8 mm dropie, więc taka bardzo bezpieczna opcja i oczywiście traficie je w sklepie butyjana.pl, a z kodem rabatowym KamilBJ złapiecie jeszcze na nie 15%. Dzięki, hej!